Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, a oto przed wami Stone Shard, czyli można powiedzieć dosyć mocny, trudny i wciągający RPG czasu turowego. Da się go tak przedstawić. Ogólnie jest to gra turowa, a wczoraj też wyszedł w końcu po 22 update zwany Bolt Thrower, dodający kusze, kilka rodzajów amunicji do kuszy i łuków, broń drzewcową oraz pełne drzewko Dual Wieldu. Trochę zapoznałem się ze zmianami, więc jestem gotów zaprezentować wam rozgrywkę. Tak więc chciałbym wam przedstawić przygodę w trybie permadeath. I w pierwszym podejściu, o ile będzie ich więcej i w ogóle, chciałbym się skupić na przedstawieniu kusz i broń drzewcowej. My leg is crippled. Half my men are dead and the other half are deserters and traitors. The host be praised. At least I've got the stone shard. No, natomiast kolejne ewentualne chciałbym wam zaprezentować rozgrywkę magiem, berserkiem, wojownikiem takim bardziej standardowym, może nawet podchodzącym trochę pod tanka. Różne po prostu opcje. A dzisiaj jak mówię, I had to deal with an entire cult of devil knows what. I'd think thrice before getting into the whole mess. I'm too old for an adventure like this. No, jak mówiłem, dzisiaj włócznie / halabardy plus do tego kusznictwo. Tak więc, no trochę dialogów i zaraz ruszamy z gierką. Oczywiście nie spodziewajcie się, że to będzie jakaś porządniejsza seria, to będą raczej takie, powiedzmy, pojedyncze odcinki, gdzie każdy będzie prezentowany innego, po prostu jak przy użyciu innego bohatera oraz w innych warunkach i w ogóle. Przyjmie się to, może kiedyś spróbuję zrobić jakąś taką poważniejszą serię, gdzie skupię się na poważnie i spróbuję ukończyć tyle, ile się da w tej grze. Jak na razie nie będę ukrywał zbyt dużych sekretów, sukcesów. No nie odniosłem, ale też jakoś szczególnie ciężko nie próbowałem, ale dobra, mniejsza z moim poplaniem. Idźmy dalej z dialogiem i niedługo zaczynamy. Ah, if only I could have a good talk with Gwynel right now. I'd ask him what the hell is going on. I've been doing this for 30 years. But I've never found myself in such a tough spot. I need to get back to Bryn. I'm not up to going there by myself, so that's why I sent for you. Do you remember how I helped you out back then? Well, time to return the favor. Damn, it's been so long. Tell me, what have you been up to? No, tak więc pierwszy dialog się zakończył i w tym oto momencie mamy prezentację naszych postaci. Jak na razie nie można tworzyć własnej, to mam kilku. Velmir, jak napisane Mściciel, ma fajną cechę, każdy ma swoją drogą unikalną cechę. On posiada cechę, że proszę, większa celność po tym jak otrzymałem obrażenia, a wróg, który mnie uderzył, otrzymuje większe. Jorgrim, jeśli się nie mylę, rozwójnik, powoduje, że po prostu ma lepsze obrażenia i inne rzeczy właśnie po pokonaniu wroga. Arna, przedstawiająca damę w zbroi, ma jakieś tam bonusy chyba do redukcji obrażeń i odnowienia zdolności, im więcej wrogów ma w polu widzenia. Dirwin, nie wiem jak go przeczytać, on z kolei ma bonusy do celności, natomiast wróg ma minusy do unikania przez jakiś czas. Natomiast Yona ma tym większą moc magii, im więcej zaklęć zna. Każda postać różni się tym, co na początek posiada za umiejętności, jak widzicie. Yonno mamy magię, laski, sztylet, atletykę, przy czym atletykę ma każdy, tutaj mamy więcej różnych broni oraz dystansowe. Ona za to posiada tarcze, buławy, wielkie miecze, no mistrzostwo walki, a nie, ona nie ma atletyki? Ciekawe, wydawało mi się, że każdy ma. No nasz berserk ma właśnie podwójne władanie, czyli dual wield. Natomiast mściciel... Idealne po prostu połączenie, broń drzewcowa, dystansowa, mistrzostwo walki, atletyka, po prostu ideolo dla mnie. Tak więc dzisiaj jego wybieramy. Interesting. Anyway, enough pleasantries. It's time to get to work. So here's the deal. I can't walk to Bryn with my leg like this. So unless you plan to carry me, we need a cart. We need horses. We're in luck though. While you were away, I had a talk with the village elder. We came to an agreement. We'll fulfill 3 contracts for them, and they'll give us a cart and 2 horses. Don't worry about the contracts. It's nothing special. I don't think you need my advice on how to deal with the undead and brigands.
The Elder will give you the details. You should go to him right away. No time to waste. Ah, I almost forgot. Here's a map of the area. You need it more than I do. You can also ask the innkeeper about local events. He is a talkative kind. I'm sure he'll answer any of your questions. Off you go then. Good luck. No, tak więc w ten sposób jest wstęp do gry. I może jeszcze powiedzmy parę rzeczy, jeśli chodzi o aspekty typu umiejętności. Każda postać, jak widzieliście, miała trochę inaczej na start. Tu macie pokazane, na co wpływają. No, prawdziwe działanie zobaczycie później może, ewentualnie kiedy będę tłumaczył. Na razie mogę tylko powiedzieć, że P2 w moim odczuciu są chyba najważniejsze ze wszystkich. Bo po pierwsze partactwo, jest to po prostu coś w stylu nieudany atak. Trafiony, no ale wiecie, słaby. Natomiast celność to szansa na trafienie ogólne atakiem. Głównie istotna, jeśli się walczy dystansowo, ale jednak. Natomiast siła standardowe obrażenia, fajne, ale nie aż tak ważne. No, więc teraz jeszcze tylko przejdźmy do tego, co oznaczają tak naprawdę te umiejętności, czy tam to, co potrafi postać. Jak widzicie, tu mamy drzewko mieczy, nie możemy nic zrobić. Natomiast w dystansowych czy drzewcowych, jako że był zaznajomiony podstawowe umiejętności, mamy dostępne. Tak więc, pójdę może moim takim standardowym schematem. Biorę przymierzenie, bo to jest najlepsze, co jest, jeśli chodzi o broń dystansową. 75% celności naprawdę jest, no, niepowtarzalny, jeśli chodzi o broń dystansową, która ma na początku spore problemy z trafieniem. Drugie... Widziałbym w sumie... Może niech będzie to. Bo jednak, jak już wspominałem, chciałbym korzystać z włóczni, chociaż przez chwilę. Jeszcze teraz tylko w ten sposób. I zaczynamy. Główna broń mamy właśnie taką dzidę. Broń druga mamy kuszę i liściasty grot. Czy mam liściaste bełty w sumie. I dobra, na start mam też, jak widać, jakiś specjalny kaftan. Nic szczególnego, ale może być. Standardowe wyposażenie tego typu, pierścień jakiś. O, nieźle, 5% sporności na ból, fajne. I ewentualnie inny hełm. Przy czym na razie może nie będę go zakładał, bo ma jakieś tam minusy do energii. To z drugiej strony to... Nie, no, bonusy do obrony są zbyt cenne. Więc dobra, gra, jak widzicie, działa w takim formacie, że po prostu klikam, gdzie ma iść. Jedna runda to jest jeden krok o pole. Ale walkę i inne rzeczy już widzieliście ostatnio na prezentacji, tak więc pogadajmy jeszcze może z NPC-ami. Bardziej, czy tam bardziej w sumie pozbierajmy pierwsze zlecenia i w ogóle, bo wbrew pozorom, pierwsze co powinniśmy zrobić, to nie są te kontrakty całe, które oferuje nam tej starszy, a właśnie, powiedzmy, zlecenie takich prostych zwykłych mieszkańców, więc najpierw zobaczymy, jakie ma towary. Jak widzicie, mam 350 sztuk złota na start. Mhm. Ale tak czy siak, nie jest to dużo. Tak więc, na początek bym sobie wziął kiełbasę, na wypadek, gdybyśmy byli w krytycznej sytuacji, bo one się w ogóle nie psują. I w sumie to tyle, co od niego chcę kupić. Nie widziałem, żeby miał coś szczególnego. No, i teraz pora pokazać wam wioseczkę. Ładne miejsce, ale ważniejsze są NPC. Ram, który jest pijakiem. I o dziwo, mimo tego, że jest pijakiem, masz dla mnie jakąś robotę. I proszę, halo prezesie, mam prośbę i w ogóle widzicie. Mhm. Dobra. Mhm. Uran, bydy, butelkę, kubeczek. I musimy mu znaleźć brandy. Nic takiego szczególnego, można powiedzieć, ale no, zawsze zlecenie. Zlecenia to wiecie, expy, sposoby na poznanie różnych rzeczy. Tak samo mamy tutaj kowala, który też ma dla nas robotę. On akurat prosi o to, żebyśmy, jak widzicie, przynieśli mu 3 szable i tasaki. Łącznie, czy tam coś. Nie wiem, ile tam, 3 takie jakoś mi się kojarzy, ale nie jestem pewien. On, jak widzicie, sprzedaje też takie bronie wszelkiej maści z metalu i różne narzędzia takie potrzebne do innych rzeczy. No,
Natomiast jak widzieliście, zwykła włócznia kosztuje ponad 1000. To po prostu pokazuje jednocześnie to, jak mało mamy jednak naprawdę. To jest nasz kolejny kolega. Ten kupiec... najprościej w świecie. Ma zlecenie, że musimy zdobyć materiał z żubra oraz właśnie sprzedaje tutaj, widzicie, pełno różnych rzeczy. Tutaj jakaś tam włócznia, nieszczególnie mocna, ale jest. Z woj identyfikacji można się spodziewać co i jak. Różne, jak widzicie, książki, na przykład podwójne władanie. Pewnie, czyli to chyba daje... no początki sztuki walki, inne rzeczy. Ale to, co najbardziej jest istotne... łopata. Można znaleźć różne miejsca, w których ona jest nieocenioną pomocą, więc nawet nie ma co się zastanawiać. Co jeszcze? Dobra, nic. Ale w sumie póki jeszcze jestem w wiosce, zanim wylezliśmy, to zapomniałem pokazać też jednej rzeczy, o której mało kto wie. Bo wśród moich znajomych naprawdę chyba jestem jedyny, który to odkrył samemu. Więc proszę, pamiętam, że wspomniałeś o jakimś pierścieniu. No i proszę. Mam pierścionek, nic wielkiego, ale minus 2 do partactwa. Naprawdę jest nieocenionym wsparciem, w szczególności na wczesnym etapie gry, gdzie nasze partactwo jest dosyć prawdopodobne. Tak więc idziemy. Musimy odwiedzić jeszcze krawca i tam gdzieś jakiegoś, jakby go nazwać, zielarza? To chyba będzie dobra nazwa. Po czym idziemy w dzicz, zbierać roślinki i ekspić. Dobra. Masz dla mnie jakąś robotę. No musimy po prostu polować niedźwiedzia. Nie będę wam teraz tego pokazywał szczególnie. Jak widzicie, on sprzedaje materiały bardziej takie skórzane, jak widać, oraz płócienne. I nie szczędzę po prostu słów, tak? To jest mój cel główny, zdobyć właśnie tego typu rzeczy. I w sumie też skórzany kołczan na bełty, bo nie ukrywam. Bełty może mieć 20 tutaj, potem zajmują dalej miejsca, co nie jest zbyt fajne, no ale... rozumiecie co i jak, dobra. To gościu, masz coś jeszcze przydatnego? Chyba nie. Nie widzę, żeby tu miał cokolwiek jeszcze fajnego, chociaż... kołczan ze słabymi bełtami. To też mogło być. Ale no niestety kupiłem kiełbasę, więc nas nie stać. Ale dobra, bez większych tutaj już zmartwień czy sergieli, idziemy do zielarza. Nie powinno łazić z kuszą, bo w sumie jeśli mamy zapolować trochę, pozarabiać i w ogóle, to kusza jest lepsza na początek. No i hej dziadzio. On, jak widzicie, sprzedaje różne mikstury, zioła, stabilizatory na rany, pijawki, cenne rzeczy naprawdę. Ja nawet nie będę ukrywał, stabilizator chociaż jeden muszę wziąć na najgorszą sytuację. I w sumie, czy jest jeszcze coś takiego, co bym chciał? Bandaże. Chociaż nie, dobra, mam bandaż, to na razie nie trzeba się tym przejmować. Ale uwierzcie, bandaże są najcenniejszą rzeczą, jaką można mieć. Ochrona przed krwawieniem w ogóle. Byś tak czuł, że na przyszłość muszę jakąś muzyczkę zarzucać w tło. Konshard prawie żadnej sam w sobie nie oferuje. Szkoda, dobra. Ma dla mnie robotę. Bolą plecy, nie, jeśli nic z tym nie zrobię, za kilka dni nawet nie będę mógł wstać z łóżka. Dobra, potrzebujemy miętę, tymianek, poboczniak i agrymonię. Jak mu to przyniesiemy, to dostaniemy zapłatę. I przy okazji zadanie wykonane, co oznacza trochę expów. A jak widzicie, no sporo ich potrzeba, żeby zdobywać poziomy, a bez nich nawet nie ma co myśleć o jakichś innych rzeczach. Dobra. Teraz jak się prezentuje mapka, jest ona proceduralnie generowana. I tak, my zaczynamy tym razem w tym miejscu. Osbruck. Tutaj są różne właśnie miejsca. To są różne takie ciekawsze miejsca, nie odkryłem ich zazwyczaj. Tutaj jest druga wioska, czyli Manshire. Natomiast inne rzeczy to są właśnie jakieś tam specjalne budynki, które mają swoje poziomy zagrożenia, typu wysoki, bardzo wysoki, średni. Jak mówiłem, ja jeszcze nie chcę tam na razie włazić. Mój główny cel to będzie teraz tutaj zwiedzać, poszukiwać. No właśnie. Jeżyny łownej, która oczywiście jak tylko mnie zobaczy, to już ucieka na drugi koniec mapy, także się... nie da w ogóle nic z tym zrobić.
I chyba tyle. Z tego wszystkiego. Po prostu uciekł. Niestety. Takie trochę smutne, chociaż to może być też moja kwestia, że tak jest, skoro, no, powiedzmy sobie szczerze, jakoś nie chodzę szczególnie powoli, tylko jak widzicie, no, najczęściej chodziłem po bardzo wiele naraz i w ogóle. A więc no, nie ukrywam możliwe, że to ja przyczyniłem się do tego, że zwiało. I wiem, że w teorii powinno się chodzić spokojnie. No i właśnie przy okazji zabraliśmy jeszcze Mohamora. Jakie to jest ciekawe. Zatruwa, niszczy zdrowie psychiczne, ale mocno uodparnia na ból. To jest takie, powiedzmy, nawet nieocenioną wsparcie w sytuacjach kryzysowych. Owszem, zatrucie też można zabić. Był jeleń. I oczywiście musiał mnie zauważyć, także ja nie miałem okazji. Udało się go zranić. I udało się. Mam farta. Powiem wam szczerze, do tej pory zawsze miałem większe problemy. A tu proszę. Liściaste groty. Tłuste mięso po roże. Ej. I teraz proszę, używam zdolności. Tym samym mam bonusy do obrażeń i celności. Strzelamy. Ech. No nie udało się, więc trzeba jeszcze raz próbować. Nic szczególnego jest, jak widzicie. Oh, udało się. Teraz tylko miejmy nadzieję, że odzyskamy nasze wszystkie groty, bo jednak nie ukrywam, nie zawsze one się odzyskują. Mamy teraz większe zagrożenie, no ale dobra, jak należy jedyne straty. Chociaż mamy mięso. Przydało się pójść szybko je potem usmażyć i w ogóle mamy poroże. Nie jest źle. No, ale wracając teraz. Okej. Więc przerzucam się na dzidę i miejmy nadzieję, że uda nam się unicestwić wilka, zanim przyjdzie jego kolega. No niestety przegapiłem okazję. Prawdopodobnie to już nasz koniec zaraz będzie. O dziwo nie. Nawet jak widzicie, gra nie wybacza błędów. A ja popełniłem ich tu wiele. A mimo to jakimś cudem udało się przetrwać. Więc dobra. Zobaczmy, jak tam jest. Lekka rana nogi i ból. No, ból 35%. Jest rana nogi, więc mógłby to póki co sobie ustabilizować. Nawet jest chyba wymagane. Też stabilizatory są więcej warte niż maść? Nie, ale wolę na razie zarzucić po prostu maść, bo jak widzicie, nawet się udało. Więc jednego użycia maści. Więc dobra. Teraz, kiedy mamy chwilę spokoju, jedno co nam zostało, to teraz powrócić do wioski po starciu z tymi wilkami groźnymi. Super, jeszcze bandyci. Widzicie, gra nie pozostawia żadnego wyboru. Prawdopodobnie właśnie w ten sposób poległem, wpadając na bandytów. Jedne co mi zostało, to teraz tutaj wczytanie gry. Ale niestety poległem. To są moje inne zapisy, gdzie po prostu sprawdzałem co i jak. Tak więc musimy zaczynać od początku. Ale no, na wstęp jak taki do Stone Sharda, może to wystarczy. Następny odcinek. Już dłuższy i tym razem na spokojnie, bo teraz mi czas goni. No, zrobimy już. Kiedy indziej? Oczywiście powtórka, na zasadzie włócznie plus kusze. No, chyba że chcielibyście zobaczyć już coś innego. No i ja dziękuję wam za obecność. Wiem, że krótko, no ale mówiłem, zginęłem. A czas też mnie dosyć mocno nabił, tak więc to tyle. Do zobaczenia. Hej, hej!